Mrągowscy policjanci otrzymali nowy radiowóz. Do drogówki trafiła nowiutka, oznakowana Lancia Delta z mocnym silnikiem i wideorejestratorem. Od początku września służy mrągowskim policjantom ruchu drogowego. Podobne samochody trafiły również do policjantów z Olsztyna, Elbląga, Ostródy i Giżycka. Wartość jednego z nich to około 127 tysięcy złotych. Jeden z najnowszych modeli posiada silnik 1.9 JTD w technologii Common Rail, wyposażony w dwie turbosprężarki, sprężarka od niskich, od wyższych obrotów. Pojazd legitymuje się mocą 190 koni. Przyspieszenie od 0 do setki podawane przez producenta jest to 6,3 sekundy. Prędkość maksymalna ograniczona do 222 km na godzinę. W zasadzie w tym pojeździe nie chodzi o tą prędkość maksymalną, tylko możliwość tego przyspieszenia, by się udać w miarę szybko za kimś, dogonić kogoś, dojść. Samochód ma zamontowany wideorejestrator oraz zestaw komputerowy z drukarką i oprogramowaniem. Zamontowane w tym pojeździe konkretnie są dwie kamery. Kamera rejestrująca zachowanie kierujących z przodu, jak i z tyłu pojazdu. Te kamery mogą mierzyć prędkość konkretnych pojazdów, zachowania się kierujących na drodze. Jak mówią funkcjonariusze, służba z wideorejestratorem to komfort pracy. Kierujący, który popełni wykroczenie i zostanie nagrany przez kamerę, nie może podważyć zarejestrowanego obrazu. W bardzo łatwy sposób możemy kierującemu udowodnić, że popełnił wykroczenie, na przykład wykroczenie wyprzedzania w miejscu niedozwolonym, gdzie wielokrotnie były tutaj głosy kierujących, że oni nie zaczęli w dobrym miejscu wyprzedzać, a tutaj jesteśmy w stanie udowodnić mu konkretnie, dokładnie w którym miejscu rozpoczął manewr wyprzedzania, w którym go zakończył. Dodatkowym wyposażeniem pojazdów są tablice świetlne służące do wysyłania poleceń typu jedź za mną, stop policja, które umieszczone są za tylną szybą. Nowy samochód został sfinansowany częściowo dzięki pozyskaniu środków unijnych.